Paweł Niewrzawa, Pawle, przed tobą duża szansa występu na Mistrzostwach Świata. W ogóle jak odbierasz, że ty możesz tam zagrać? Bardzo pozytywnie, na pewno bardzo się cieszę i staram się każdy trening, każdą chwilę wykorzystać jak najbardziej, jak najwięcej tych informacji pochłonąć i wdrążać w granie i optymistycznie patrzę w przyszłość. Zdrowie na szczęście w końcu dopisuje, odpukać, nie odzywają się stare urazy, to najważniejsze. A teraz jak przyjechałeś na tę kadrę, byłeś już wcześniej, czy poznałeś w ogóle kolegów, bo to się bardzo dużo zmieniło? Tak, zmieniło się, aczkolwiek grupa, która jest w danym momencie na zgrupowaniu, to oprócz tam dwóch, trzech starszych zawodników, to są młodzi, sami zawodnicy, z którymi miałem do czynienia i w młodzieżowych reprezentacjach, i w kadrach B, i tak naprawdę znamy się od wielu, wielu lat. Przed wami turniej Wirun, ale później już praktycznie blisko Mistrzostwa Świata. Silni rywale, tak, Brazylia, Japonia, Francja, Rosja i Norwegia. Czy już właśnie zajęcia taktyczne były, jeśli chodzi o rozpracowanie tych rywali? Tak, na pewno. Gdzieś tam w głowie u każdego to gdzieś się znajduje, każdy o tym myśli. Aczkolwiek no my się skupiamy na każdym meczu następnym. Dla nas najważniejszy jest teraz każdy kolejny rywal i skupiamy się teraz na turnieju w Hiszpanii. Potem będzie Norwegia i będziemy tak naprawdę z meczu na mecz dopiero myśleli, co dalej. A na co stać tę drużynę, reprezentację Polski w aktualnym składzie, która wystąpi w Mistrzostwach Świata? To już ciężkie pytanie, na pewno nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mówię, tak jak wszyscy sobie zaznaczyliśmy za cel, będziemy skupiali się na każdym meczu następnym i próbowali po prostu wygrywać każdy z kolejnych meczów. Dziękuję bardzo.